To są słynne szkolenia w WUML-u, Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu, tak to się nazywało. Aktyw zakładowy musiał obowiązkowo uczestniczyć w tych szkoleniach. Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu i Leninizmu, pseudouczelnia propagująca ideologię komunistyczną, działała w każdym zakładzie pracy. Słuchacze posiadali indeksy, do których wpisywano oceny. Do wyboru były dwa kierunki studiów: filozofia marksistowska i ekonomia polityczna socjalizmu.